Dzień dobry. Zaprezentujemy Państwu oprogramowanie SIM i w jaki sposób może on ułatwić Państwu i w codziennym zarządzaniu zapasów. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z nami. Wyobraźmy sobie, że jedna z firm, która specjalizuje się w budownictwie, używa właśnie naszego oprogramowania SIM w celu zarządzania zapasami. Pierwszymi priorytetami szefa tej firmy będzie oczywiście skuteczne zarządzanie zapasami, być na bieżąco, co znajduje się w hurtowni, przewidzieć zamówienia u dostawców lub uniknąć wyczerpania zapasów. Sprawdźmy razem, jak to odbywa się w oprogramowaniu SIM. Widzimy, że nasza firma budowlana mogła wprowadzić wszystkie swoje produkty dzięki plikowi Excel. Program pozwala na sortowanie produktów według kategorii, referencji, który odpowiada kodowi kreskowemu, opisu, dostawcy, ilości minimalnej zapasów, która alarmuje nas, gdy należy na przykład wykonać zamówienie, według jednostek, lokalizacji i cen. Oczywiście oprogramowanie można dostosować całkowicie do Państwa potrzeb. Po dodaniu wszystkich produktów możemy teraz sprawdzać wyjścia i wejścia produktów. Można to sprawdzać za pomocą skanerów. Pierwszym z nich jest skaner OPH3001, następnie DC40, albo można użyć aplikacji SoltiScan. Sprawdźmy, jak odbywają się wejścia produktów. Więc możemy wybrać przycisk, który jest z prawej strony. Mamy tutaj różne możliwości zmiany, na przykład ilość. Z prawej strony mamy różne opcje do wydrukowania, na przykład formularze, faktury. Tutaj możemy je dodać poprzez zmianę kategorii, zmianę kodu kreskowego, zmianę ilości. I tutaj nastąpiły właśnie zmiany i możemy zapisać. Jeżeli chodzi o wyjścia zapasów, wystarczy zrobić ten sam sposób poprzednio lub kliknąć na linię produktu, który nas interesuje i wybrać wyjście. Tutaj mamy prawie to samo co poprzednio, z tym, że mamy możliwość wpisania nazwy klienta, do którego będzie wysłany produkt. Więc tutaj wybieramy na przykład Salty Software i zapisujemy. I w ten sposób nasze wyjście zostało zapisane w ilości. Żeby móc śledzić wszystkie ruchy i zmiany produktów w firmie, można skonsultować dziennik. Tutaj możemy zobaczyć, że nasze wyjścia i wejścia są według kolorów. U nas zielone będzie oznaczało wejście, a pomarańczowe wyjście. No i mamy oczywiście na górze potrzebne dane, które przedstawiają nasze produkty. Tutaj datę, kategorie, referencje i tak dalej, i tak dalej. Na przykład tutaj mamy naszego klienta i użytkownika. Na górze mamy bardzo przydatne narzędzie, które pozwoli nam filtrować i sortować produkty. Tutaj na przykład wpiszemy typ produktu naszego klienta i datę, w której były realizowane wyjścia lub wejścia. Więc tutaj w naszym przypadku damy w czerwcu 2020 roku i dodajemy wszystkie filtry. I możemy widzieć, że w tych datach zostały wykonane wyjście. Inną bardzo przydatną funkcją jest również drukowanie kodów kreskowych produktów. Żeby móc wydrukować etykiety, które nas interesują, wystarczy kliknąć na wiersz produktu, który nas interesuje, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję wydrukowania. Następnie na górze mamy ogólne menu do etykiet, więc tutaj możemy wybrać kategorię, która nas interesuje, referencje, przycisnąć wtedy na wydrukowanie lub można wydrukować wszystkie produkty z listy, które mamy w bazie danych. Inną przydatną funkcją oprogramowania SIM jest oczywiście inwentaryzacja. Możemy tutaj porównać wirtualny stan magazynu z rzeczywistym. Mogą być pewne zakłócenia poprzez kradzieże lub błędy przy wpisywaniu. Żeby tego uniknąć, warto więc realizować inwentaryzację co 6 miesięcy lub co rok. Wybierzmy zatem przycisk Nowy i pojawi nam się wirtualny stan zapasów.
Po tej akcji będzie trzeba wprowadzić rzeczywisty stan zapasów lub poprzez kod kreskowy, który sprawia, że zarządzanie będzie znacznie łatwiejsze. Mamy nadzieję, że film był przydatny i jasno przedstawił, w jaki sposób działa najprostsza wersja programu SIM. Chcę jednak przypomnieć, że program ma ponad 30 innych opcji, które można dopasować do Państwa potrzeb.